Witam Was serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek i dzisiaj będziemy wąchać bardzo przyjemne zapachy i te mniej przyjemne, bo bardzo stare, ale postaram się być nosem. Postaram się, bo muszę się tutaj przyznać, że nie znam się na tym temacie, nie znam się na zapachach, ale wiem, że bardzo często prosicie mnie o taki właśnie film, abym Wam pokazała moją kolekcję starych flakoników. Nie jest ona duża, ale myślę, że na tyle ciekawa, że tutaj świetnie się przy tym filmie będą bawić nie tylko osoby, które mocno siedzą w temacie, ale też po prostu osoby, których ciekawią takie rzeczy. Staracie. No. To już Wam prezentuję moją mini kolekcję starych flakonów po perfumach. Pierwszy flakonik, spójrzcie na to. Typowy taki flakon, który kojarzycie ze starych filmów albo z takich nowych wersji pięknych, eleganckich flakonów, które możemy w jakiejś eleganckiej perfumerii jeszcze znaleźć. Zobaczcie. Tutaj nie jestem w stanie dokładnie oszacować lat. Wydaje mi się, że są to lata 20. Bardzo zniszczone, szczególnie ta pompeczka tutaj. Coś tutaj jakby ją zalało i została ona tak po prostu zmiażdżona i bardzo twarda. Ale z ciekawostek to ta marka dalej istnieje. Marcel Frank, nie wiem dokładnie jak się wymawia to nazwisko, Paris. Firma istnieje od 1882 roku. Do dnia dzisiejszego można dalej kupić ich produkty. To jest niesamowite. No zobaczcie, jak to się prezentuje. Ja w ogóle nie czyściłam tego flakonika, nic tutaj nie ruszałam, więc jeżeli uda mi się odkręcić i powąchać, co tutaj się jeszcze znajduje w środku, to oczywiście zaraz to zrobimy, zaraz powąchamy. Udało mi się kupić ten flakonik naprawdę w dobrej cenie. Wylicytowałam go za 20 parę złotych, wydaje mi się, że maks 30 plus przesyłka, a widzę, że na eBayu to tak od 45-50 euro w górę, więc fajna zdobycz. Oj, wiecie co, chyba mi się to nie uda, w ogóle nie za bardzo orientuję się, jak to wygląda. O dobra, tu coś odkręcam, może się, o, uda się. Słuchajcie, to naprawdę przepięknie jeszcze pachnie. Jestem w takim szoku, nie spodziewałam się, no bo zobaczcie, tutaj jest taka totalna resztka, tak naprawdę tylko przybrudzony flakonik, ale ja nie wiem, kiedy on był otwierany, więc może tutaj jeszcze te aromaty faktycznie zostały. Jak cudnie, po prostu przepięknie. Nie jestem w stanie Wam tutaj nut podać dokładnie, ale jest to taka mieszanka kwiatów i świeżej bawełny, świeżego prania. Bardzo subtelny, taki totalnie mój zapach, bardzo świeży. Ale szok, tego się nie spodziewałam. Zobaczcie, tutaj jest wszystko tak porządnie wykonane. Na zakręcanie naprawdę pięknie. Mogłabym tutaj wszystko wyczyścić, ale właśnie boję się, że zabiję resztę po prostu jakiegoś zapachu. Zobaczymy, co z tym jeszcze zrobię, ale tak się prezentuje ten flakonik i naprawdę teraz dokonałam odkrycia, bo jeszcze wcześniej go nie rozkręcałam. Jaki to jest cudowny zapach. Tutaj jeszcze jest stłuczona szklana część, tak jakby nie pipeta, ale taka, wiecie, szpatułka, którą można było również przełożyć sobie w punkty ten zapach. Można było odkręcić i zobaczyć. I też pewnie naciskając tutaj, wtedy się wszystko wydobywało. No, szok. Szok. Po prostu okej. Tego się nie spodziewałam, że z lat prawdopodobnie 20 flakonik, może nawet wcześniejszy, bo jest to takie bardzo artykowskie szkło, jeszcze poczujemy ten zapach. Żałuję, że nie jestem w stanie Wam tego oddać tutaj. Ale dobrze, sprawdźmy kolejny flakonik. Kolejny skarbek, piękny flakonik Eau de Cologne. Wybaczcie, jeżeli kaleczę bardzo. Ten flakonik otrzymałam od moich rodziców w prezencie, bo jeżeli tutaj jesteście pierwszy raz i jeszcze tego nie wiecie, moi rodzice, od kiedy tylko pamiętam, zajmują się starociami, antykami, też handlują na takich jarmarkach staroci, na targach staroci, stąd też we mnie jest ta pasja tak mocno zakorzeniona, więc oni w swoich zbiorach gdzieś znaleźli właśnie buteleczkę Winogras, nie wiem dokładnie w jakim języku, jak to mam czytać. Przeczytam Wam tak, jak się pisze. Winogras Gintars Odekolons Riga. Riga to jest takie dosyć akurat proste. Naprawdę piękny flakonik. Wiadomo, on musi leżeć, bo inaczej się nie da. Tutaj już mamy taką raczej bakelitową zakrętkę, więc sugeruje to jakieś lata 50., może 60., chyba że się mylę i to nie jest bakelit, ale tak to wygląda. I już zobaczymy, jak to pachnie. To już wcześniej wąchałam, więc już wiem. Ale zobaczcie, ile tutaj jeszcze tego mamy. Z ciekawostek, tutaj tak mam to pozapychane, tak jakby już się stopił jakiś plastik, zabezpieczenie, taka raczej guma. Ale dalej czuć. I słuchajcie, to pachnie... Taki unisex to jest. Nie jest to ani super męski zapach, ani też nie jest bardzo subtelny, delikatny, kwiatowy. Myślę, że osoby, które lubią troszkę cięższe zapachy, taki Dior, Poison i tak dalej, to tutaj chyba byliby zadowoleni właśnie z takiego zapachu. Nie jest nieprzyjemny, ale jak dla mnie nie jest żadnym też wow, rewelacja, muszę takiej sobie poszukać współczesnej jakiejś. Nie, absolutnie. Ale no, przyznaję, flakonik skradł moje serce, wygląda po prostu ślicznie. Takie oto winogrono. Widać, że to szkło jest tak porządnie odlane, jest naprawdę bardzo ładne, bardzo grube i wygląda cudownie. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak wyglądała ta buteleczka, kiedy była wypełniona w całości. Jak ona się pięknie prezentowała, bo kolor ma takiego jakiegoś koniaku drogiego. No, piękne. Kolejna Eau de Cologne. Ale tutaj już mamy po niemiecku, więc wybaczcie, nie będę tego absolutnie czytać. Alberna. Jeden z moich najnowszych zdobyczy. Tak się prezentuje. Buteleczka już bardziej współczesna. Z tego, co się orientuję, lata 70., 80., 30 ml. Tutaj jeszcze w środku mamy zapis. I na dole taka informacja, również o cenie, ale nie wiem, czy tutaj jest, co to za cena. To już wąchałam, słuchajcie. Zrobię to raz jeszcze, ale to nie jest przyjemny zapach wcale. Chociaż poniekąd kojarzy mi się z moim dziadkiem świętej pamięci, który miał jakąś taką wodę kolońską albo coś tak po goleniu, wiecie, taki płyn i to był taki zapach, taki intensywny, dziadkowy i taki bardzo, bardzo męski, taki, wiecie, typ brutal. Kojarzycie te tanie wody brutal? No to coś takiego, po prostu takie super intensywne, aż odrzucające. Po prostu pamiętam, jak byłam małym dzieckiem, ja mnie tak przytulał, kiedy zaraz był po goleniu, to nie, super, super mocny, taki alkohol z czymś tam, no nie, taki drwalny, nie, absolutnie, to nie jest kompletnie moja bajka, ten zapach jest bardzo intensywny, bardzo alkoholowy, ale pewnie dla niektórych taki ekstremalnie męski, ale jest w mojej kolekcji. I się z tego cieszę, bo udało mi się dorwać ją chyba w dobrej cenie za też 20 parę złotych, około 30. Dorzuciłam ją tak naprawdę, żeby mieć przesyłkę z Allegro gratis, bo tam macie od 40 zł, jeżeli jest Allegro Smart, to jest przesyłka gratis, z tego korzystam, jestem naprawdę bardzo zadowolona, nie jest to żadna reklama, ale to w moim przypadku bardzo się opłaca, skoro tak dużo kupuję rzeczy na Allegro. Nie wszyscy mają Allegro Smart ze sprzedawców, ale tutaj akurat pamiętam, że dorzuciłam, żeby mieć też przesyłkę gratis, bo udało mi się coś znaleźć, ale coś super taniego, więc stwierdziłam, że to samo wyjdzie, prawie że to samo, jak dorzucę jeszcze taką oto rzecz, więc się cieszę, że jest w mojej kolekcji. No i co? Kolejna zdobycz. To jest już taka bardziej pamiątka z wakacji, ale kupiłam ją, bo wydawała mi się bardzo, bardzo ciekawa. Z Bułgarii. Zobaczcie, jaki fajny flakonik, ręcznie wykonany, drewniany, rozkręcany, taki bardzo ludowy. Bardzo ładnie wygląda oczywiście. Nie wiem, które to są lata, ale wiem, że też nie jest to coś super wyjątkowego, jakiś duży unikat, bo często na targach staroci właśnie coś takiego widzę za 10, 20, 30 zł, to zależy kto jak już sobie to wyceni. Wygląda to tak, że tutaj rozkręcamy i znajduje się tutaj taka próbeczka. Próbeczka, znamy je, często dostajemy gdzieś w perfumeriach. Tutaj jest jakiś napis. Ale żebym ja potrafiła czytać w tym języku. Po i tak jakby 3A. Po 3A. A jak to przeczytać? Nie mam pojęcia. Ale dobra, rozkręcamy, bo tego jeszcze nie wąchałam. Rozkręcamy, wyciągamy tutaj tubeczkę. O. Uuu! Czuć, że stare, że coś już tam jest takiego, wiecie? Ale zapach ładny. Już wiem, z czym mi się kojarzy. Moment. Wiem. Róża, ale taka woda różana, którą zrobicie sobie z suszonych płatków róż. Jeżeli zalejecie płatki róż, to mają one taki specyficzny zapach, że czujecie, że to jest róża, ale jednak, że jest to już taka, wiecie, zwiednięta róża, która jest zalana wodą. I mamy też z Fresha, jest taki tonik różany, które no, w środku pływają płatki róż. To właśnie ma taki zapach. Wiedziałam, że z czymś mi się mocno kojarzy, to jest właśnie to. To jest to, po prostu róża, ale zrobiona dosłownie z płatków róż. Bardzo, bardzo intensywny zapach. I zobaczcie, próbeczka naprawdę wygląda na starą i cieszę się, że jest u mnie. Ciekawostka taka po prostu, że taką pamiątkę można było sobie przywieźć. Tak sobie wyobrażam, że pewnie flakoniki były takie same, tylko po prostu można było sobie wybrać swój zapach, był on tutaj wkładany i wtedy przywoziło się taką pamiątkę z wakacji z Bułgarii. Ręcznie malowany flakonik drewniany, pięknie wykonany. No i ostatnia buteleczka, osobiście moja ulubiona, jest przepiękna i udało mi się ją kupić w sumie śmiesznej cenie jak na to, ile tak naprawdę jest warta, ale szczerze kupując ją nie miałam pojęcia, co kupuję? Po prostu kupiłam, bo ładne. Byłam na targu staroci, zobaczyłam malutką buteleczkę, stwierdziłam, że jest piękna i że ją chcę, więc wynegocjowałam, wytargowałam cenę. Oczywiście muszę, słuchajcie, no po rodzicach już tak mam, targuję też z nimi. Od dziecka targowałam, teraz już nie, ale też jeździłam na giełdę staroci i handlowałam z nimi, więc no nie byłabym sobą, gdybym troszkę tam nie urwała z tej ceny, no. I zobaczcie. Spójrzcie na to. Jaka piękna buteleczka. Jest to szkło malachitowe. To jest malachit. Piękna tutaj ozdoba. Złota nakrętka, złota. Oczywiście w kolorze złota. No jest przecudna. Szukałam jej no nie aż tak długo, bo zrobiłam zdjęcie i w wyszukiwarce Google szukaj za pomocą zdjęcia, grafiki odnalazłam, że jest to zapach Karaib. Nie wiem dokładnie jaka to jest narodowość, raczej nie Francja, może też Bułgaria, coś takiego. I słuchajcie, Mona Cosmetics. Mona. Prawdopodobnie. I najpiękniejsze jest to, że zapłaciłam za tą buteleczkę chyba 15 zł. No, stwierdziłam, taka malutka, nie wiem, no nie ma tutaj żadnej marki, muszę poszukać i tak dalej. Pan też chyba nie wiedział, co sprzedaje tak w 100%. No a teraz widzę, że takie buteleczki to idą tak od 45 euro w górę. Więc fajną inwestycję zrobiłam, kupiłam za niewielkie pieniądze, ale sprzedawać nie mam zamiaru, bo jest po prostu przepiękna, jest świetną osobą mojej kolekcji, wygląda cudownie. Nie wiem, czy cokolwiek jeszcze z niej wyczuję, wątpię, raczej ona była tak, wiecie, wymyta. Jest bardzo tutaj klejąca. Wyczułam. Po konsystencji tutaj, czyli ubrudzeniu, którego nie dotykam, śmiałabym twierdzić, że te perfumy były w formie jakiegoś olejka i tak też mi to pachnie. Pachnie mi takim orientalnym zapachem kadzidełek, takiego piżma mocnego. Więc myślałam, że nic nie wyczuję, że jest tutaj wszystko dokładnie wymyte. Ja sama nie ruszałam, nie myłam tego flakonika nawet z zewnątrz. Ale tak no, czuję takie mocne, orientalne nuty, bardzo, bardzo ciężkie, takie jak kadzidło. Więc kto co lubi. Ja akurat nie jestem za takimi bardzo mocnymi zapachami, bardzo intensywnymi i ciężkimi, a tutaj zdecydowanie jest to zapach najbardziej ciężki z tych wszystkich, które Wam prezentowałam. No ale musicie przyznać, że flakonik jest po prostu przeuroczy, jest maluteńki, piękny i spokojnie można by coś tutaj przelać współczesnego i nosić w torebce, ale nie zamierzam. On będzie po prostu na honorowym miejscu w mojej komodzie ze starociami sobie stać i pięknie wyglądać. No i to wszystko, co miałam Wam dzisiaj do pokazania. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Jeżeli jesteście fanami właśnie flakoników i tej tematyki, to koniecznie musicie zostawić po sobie ślad w komentarzach poniżej. Być może wiecie coś na temat tych firm, tych flakoników, które dzisiaj pokazałam, bo tak jak stwierdziłam na początku, ja nie jestem znawcą w tym temacie. Ja kupuję, bo pięknie wygląda, pięknie jest, się prezentuje w mojej komodzie i ogólnie no, jest to ciekawostka. Ja takie rzeczy uwielbiam. To też jest kosmetyk, można to traktować na różne sposoby, więc tak się prezentuje moja kolekcja. Nowe osoby zachęcam do przejrzenia mojego kanału, bo tam w zakładce kolekcja starych kosmetyków, tam jest bardzo dużo takich ciekawostek, właśnie też mojej kolekcji i fajnych staroci. I jeszcze jest dużo innych filmów o tematyce retro i nie tylko, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a jak tam Wam się to spodoba, to zostańcie ze mną na stałe, klikając przycisk subskrybuj. Będzie mi bardzo miło, bo jest to nowy kanał i potrzebuję Was, aby się po prostu rozwijać, aby cały czas szukać nowych rzeczy i tworzyć dla Was fajny content na tym kanale. To tyle z mojej strony, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia!